Witam Cię w kolejnym odcinku, w którym rozmawiamy o funkcjach trygonometrycznych. Popatrz na zadanie, które mamy do wykonania. Wyznacz sinus kąta alfa, jeśli cosinus alfa jest równe 3 ósme. W tym celu skorzystamy z tzw. jedynki trygonometrycznej, która ma taką postać. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa jest równe 1. I tutaj pod cosinus kwadrat alfa podstawiamy 3 ósme, które podnosimy do potęgi drugiej, więc otrzymujemy sinus kwadrat alfa dodać 3 ósme do potęgi drugiej jest równe 1. Upraszczamy teraz nasz ułamek i otrzymujemy sinus kwadrat alfa dodać 9/64 jest równe 1. I teraz nasz ułamek przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. I tutaj otrzymujemy sinus kwadrat alfa jest równe 1 odjąć 9/64. Jedynkę zamieniam teraz na ułamek niewłaściwy, otrzymując sinus kwadrat alfa jest równe 64/64 odjąć 9/64, więc sinus kwadrat alfa jest równe 54/64. Tyle wynosi sinus kwadrat alfa, a my chcemy wiedzieć, ile wynosi sinus alfa. Zatem ten ułamek wpisujemy w pierwiastku kwadratowym i to wyrażenie, które widzisz po prawej stronie tego równania, jest równe temu samemu, co pierwiastek kwadratowy z 54 dzielony na pierwiastek kwadratowy z 64. I teraz popatrz, nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu da 54, więc licznik zostaje w takiej postaci, w jakiej widzisz. Natomiast możemy uprościć mianownik, więc sinus kąta alfa to się równa 54 pod pierwiastkiem kwadratowym dzielone na 8, bo tyle wynosi pierwiastek kwadratowy z 64. I to już jest odpowiedź do naszego zadania.